Roman Zwiercan, jeden z przywódców Solidarności Walczącej. Jak się zaczęła Twoja przygoda z Solidarnością Walczącą? Jednym z czynników chyba, czy elementów takich, które skłoniły mnie do zainteresowania się Solidarnością Walczącą, to był ten nimb tajemniczości, ta nazwa Solidarność Walcząca. Coś, co kojarzyło mi się z jakimś kadywem, z jakąś armią krajową, konkretnymi akcjami. Z czymś, co się dzieje na polecenie. Natomiast rzeczywistość to był rok 84-85, 1984-85. W opozycji trójmiejskiej była daleko odbiegająca od tych moich wyobrażeń. Od tych moich marzeń zresztą, tak bym to powiedział. Miałem przeświadczenie, że z komunistami, z władzą można walczyć przy użyciu takich metod, które wywołałyby u nich jakieś przerażenie, jakiś strach, jakąś uległość. Powiedziałeś marzeń, czyli mamy rok 1984-85, nomen omen taki orwellowski, ale te marzenia rozumiem, że powstały nieco wcześniej. No to był rok 80, to było to, co się działo wówczas, ta wolność, mówi się dzisiaj o Festiwalu Solidarności. Ja bym to nazwał z perspektywy czasu patrząc, że to był taki okres anarchii troszeczkę, ale ja byłem wtedy młodym chłopakiem, miałem 18 lat, chodziłem do technikum, uczyłem się w technikum. Pierwsze informacje jakiejkolwiek opozycji to usłyszałem w domu z radia, mając lat tam kilka, śpiąc w jednym pokoju z rodzicami, za szafą tylko, bo pokój był przedzielony szafą, a tata wieczorami słuchał Wolnej Europy. No i taki to był taki nimb tajemniczości, bo to tak oczywiście po cichu, bo nie wolno, bo to tajemnica. To mnie tak nakręcało, no bo jak tajemnica, to ja też chciałem, tak? Jak już byłem trochę starszy, to sam sobie tam kręciłem tą gałką radia i też słuchałem. To było oczywiście wielkiej tajemnicy, tam usłyszałem pierwszy raz, że jest jakiś KOR, że jest jakaś opozycja, że coś się w Polsce dzieje. Oczywiście rodzice tego nie pochwalali. Zresztą takich rozmów nie było, tak? No, słuchał, bo słuchał ojciec, natomiast bez komentarza, tak? No ale u mnie to rozbudzało wyobraźnię, tak? Jak usłyszałem, że gdzieś tam w Polsce władza bije robotników, tak? No i teraz jesteś młodym chłopakiem i co? Przyłączasz się do organizacji, czy ją tworzysz? Jak była ta kolejka, to w piątek się zaczął, natomiast w sobotę olbrzymia kolejka przed piekarnią. Bo ludzie na zapas kupowali pieczywo. To, co wcześniej nie było, to był taki pierwszy symptom, coś się dzieje, tak? No mama mnie oczywiście wysłała do kolejki, no bo jak kolejka stoi, to trzeba lecieć, bo pewnie zabraknie. To też zdobycz socjalizmu. Takie były czasy, tak? Więc tam się dowiedziałem, że w stoczni jest strajk, że trzeba tam pomagać, że trzeba właśnie jakieś jedzenie zanosić tym robotnikom. No to z ciekawości poleciałem pod tą stocznię, tak? Ludzi było mnóstwo, to oczywiście większość były rodziny stoczniowców, ale była taka, bym powiedział, bardzo pozytywnie optymistyczna. Nastrój był taki, mimo tego, że ci mężowie byli za bramą, byli na terenie stoczni, nie było wiadomo, co się stanie, to te rodziny były tak bardzo pozytywnie naładowane. Podawali przez bramę jakieś ulotki, żeby roznieść po mieście, no to tak byłem, jak to młody chłopak, tak? Wszędzie pełno mnie było, no jak tylko można było coś zrobić, no to się w to włączałem. Ojciec był wojskowym, który no przywykły do jakiejś tam dyscypliny tej swojej wojskowej, przenosił to na dom. Moja mama była nauczycielką, takim belfrem w dobrym tego słowa znaczeniu, który potrafi nauczyć, ale jest bardzo wymagający. Czyli też nie miałem luzu, bo to ciągle książki. Nie był wprawdzie oficerem ojciec, ale to się mówi oficer Wojska Polskiego, tak? Czyli no, był żołnierzem zawodowym. No, matka po studiach, no to też awans niewyobrażalny dla dziewczyny, która w perspektywie kilku lat wcześniej, czy kilkunastu lat wcześniej wypasała krowy, tak?
dla nich wiązało się to, no była to korzyść socjalizmu. No, gdyby to socjalizmu nie było, no by pewnie takich nie doszli do tego, co mieli, więc to była jakaś tam ich droga życiowa. W zasadzie zbuntowałem się rodzicom. I było tak, że w 80 roku jesienią coś tam się pokłóciliśmy, to była wymiana zdań na temat właśnie tego, co się w Polsce dzieje. I tak dość radykalnie się skończyła, bo trzasnąłem drzwiami i powiedziałem, to ja sobie sam będę radził, ja nie chcę z wami mieszkać. Usłyszałem, że mam wolną rękę, no to sobie poszedłem. Mieszkałem gdzieś po kumplach. Dorywczo zacząłem pracę, tak podobało mi się, że w tej stoczni tak fajnie ci robotnicy, tak wszyscy razem. To ja też tak chcę, tak? I moja droga taka zawodowa to się zaczęła chyba od tego, że pojechałem, już nie pamiętam, czy to był pierwszy zakład, pojechałem nawet na Śląsk, do kopalni, że będę pracował w kopalni, bo to też duży zakład. No tutaj do stoczni nie było mowy, bo mieszkałem w Gdyni, więc nie daliby mi mieszkania. Moje wyobrażenie legło w gruzach, to było zupełnie co innego. Ta rzeczywistość w zakładzie pracy gdzieś na drugim końcu Polski się okazała zupełnie przyziemna, tak? No, rano do pracy, nikt tam nie politykował, to nie było tej atmosfery, tak? Że wszyscy razem my tutaj chcemy coś zmienić, tylko no, każdy ciężko zapierdzielał, no, pracował po prostu. Co więcej, no, wróciłem stamtąd na wybrzeże, tu do jakiejś innej pracy poszedłem. Natomiast informacja o tym, że w Afganistanie jest wojna, że tam z Sowietami się walczy z bronią w ręku, że tam ktoś się potrafił przeciwstawić. Nie powiedziałem tego wcześniej, że bardzo dużo czytałem. Przed 80 rokiem to były książki typu tam Ogniem i Mieczem, Potop. Takie wzorce patriotyzmu, które można było z takich książek wziąć, tak? Czyli przemawiał mi do wyobraźni taki Kmicic, Wołodyjowski, tacy wataszkowie, samodzielni, którzy nie muszą się oglądać na nikogo i robią swoje, tak? Wbrew wszystkim. Czyli ten pierwszy etap moglibyśmy podsumować mniej więcej tak. Ciekawość, bunt, a potem zaangażowanie. Tak, zakończone tym, że spróbowałem wyjechać do tego Afganistanu. No można z władzą walczyć w inny sposób, niż widziałem w kraju, co się dzieje. Ponieważ ta nasza rozmowa odbywa się w 2015 roku, to warto tutaj podkreślić, że wyjeżdżałeś do Afganistanu nie po to, żeby się przyłączyć do państwa islamskiego, tylko po to, żeby walczyć z Sowietami. Dokładnie tak to wyglądało. Tak sobie to wyobrażałem. To był 81 rok. To było już po pierwszym zjeździe Solidarności, kiedy bardzo źle się zadziałał w związku, kiedy no ja oczywiście wówczas tego nie wiedziałem, że Wałęsa był tajnym współpracownikiem, że Wałęsa ma tam parę innych rzeczy, które no, pozwalają władzy go kontrolować, że to było w zasadzie pacyfikowanie tego, co Związek chciał uzyskać, do tego służyły władze krajowe praktycznie. Ale dzisiaj po latach to my wiemy, tak, że tych ludzi tam było mnóstwo, że 60% członków pierwszego zjazdu Solidarności to byli tajni współpracownicy. No to wtedy przez myśl mi to nie przeszło, tak? To wiemy teraz po wielu, wielu, wielu latach. Natomiast wtedy uderzało, że no, każdy taki zatarg z władzą kończył się praktycznie wycofaniem się związku. Tak było w Bydgoszczy. Wielokrotnie tacy działacze radykalni, jak Andrzej Gwiazda, wówczas Borusewicz był bardzo radykalnym działaczem, Andrzej Kołodziej, oni zostali wycięci. No, Kołodziej, który był wiceprzewodniczącym związku, no po pierwszym zjeździe nie był nikim, tak? Zrezygnował, złożył legitymację, to samo zrobił Borusewicz, Andrzej Gwiazda został, natomiast no, większej roli w związku nie odgrywał. I taka gruchnęła w którymś momencie informacja, że właśnie Kołodziej za granicę wyjechał, nielegalnie przedostał się za granicę. Nie było wówczas, przynajmniej ja nie wiedziałem gdzie i po co. Ja sobie wyobrażałem, że, czy takie też plotki chodziły, ja nie pamiętam dokładnie, natomiast, no, że uciekał na zachód po to, żeby właśnie walczyć z Sowietami. I być może to był taki ostateczny impuls, że może tędy trzeba pójść taką drogą. No to ja zrobiłem to samo, tak? Pojechałem na południe Polski z marszu, tak jak stałem, przekroczyłem zieloną granicę.
przewędrowałem do Pragi. W Pradze schowałem się w pociągu międzynarodowym, który jechał do Niemiec. Celnicy i wopiści, ci czescy, znali takie miejsca, w których może się ktoś lub coś schować. No i znaleźli mnie przed granicą. Zostałem aresztowany. 3 tygodnie spędziłem w czechosłowackich więzieniach. Znaczy to trudno to nazwać więzieniach, tak? To były takie cele przejściowe, gdzie tydzień byłem w Pilźnie, tydzień w Pradze i później tydzień jeszcze w jakimś jednym więzieniu, nawet nie pamiętam jego nazwy. Po czym przekazano mnie do Polski. I 2 czy 3 dni później wprowadzono stan wojenny. Zaczęli zwozić ludzi z ulic, łapali, przywozili ludzi z zakładów pracy, którzy praktycznie po 2-3 dniach, niektórzy w trybie doraźnym, dostawali wyroki bardzo wysokie, tam kilkuletnie, 7-8 lat, tam pamiętam, ktoś dostał z tych, których tam poznałem wówczas. Był to taki szok, bo kurczę, 8 lat więzienia, no to jest strasznie długo. Ja po tych 3 tygodniach to byłem taki, no, w lekkim, bym powiedział, w lekkim szoku, tak? A tutaj przywożą jakiegoś gościa, który nigdy w życiu prawa nie złamał, zastrajkował, tak? Za przestępstwo, no strajk. No, wziął udział w strajku, który jeszcze tydzień wcześniej był legalny, tak? I go przywożą i dostaje 8 lat więzienia. No, to był po prostu szok. Ulice były puste. Pod tym gmachem sądu, tam gdzie mnie wyprowadzili, bo tam chyba sam jeszcze zostali w tej więźniarce, zostali inni, których zawieziono do aresztu na Montelupi w Krakowie. Potem wrócili po mnie. Natomiast no, mnie tam wysadzili jednego i tam było pusto. Tak jakbym był gdzieś no, w takim nierealnym świecie. Żadnego człowieka nie widziałem, ani na ulicy. No to wprawdzie parę kroków było do budynku, a później w tym budynku, w tym gmachu sądu, ten sąd się znajdował chyba na terenie jednostki, tak mi się wydaje. No było po prostu pusto. Zero ludzi. I jeden na korytarzu, jeden facet w mundurze polowym. I to był mój ojciec. Z bronią przy pasie. No, wprowadzili mnie na tą salę, ojciec wszedł za mną. Był tylko jeden sędzia. Zdziwiony zapytał, a pan to kto? Tego mojego ojca. On mówi, że jestem no, ojcem tutaj. Drugie pytanie było, czy ma broń przy sobie. Powiedział, że tak. No to kazał mu zdeponować w sekretariacie. Bardzo grzecznie z nim rozmawiał. Po czym, no, jak ojciec wrócił, to praktycznie ta rozprawa zakończyła się prawie tak, jak się zaczęła. Czyli moment to było bardzo krótko, trwało, nie wiem, 15 minut czy 20 i sąd wydał wyrok w zawieszeniu. Znaczy też dzisiaj mogę to oceniać, że to chodziło o to, że nie chcieli zadrażniać no, z ludźmi, na których musieli polegać. Tak, ojciec był ich ramieniem, tak? Znaczy, w sensie ramieniem władzy, bo był wojskowym, był żołnierzem, który no właśnie przyszedł do sądu z bronią służbową, bo był stan wojenny, a tu mu syna sądzą, więc no, potraktowali mnie bardzo łagodnie. No, ojciec mnie wziął, on był maluchem. Fiatem 126. Przyjechał przez całą Polskę, z Gdyni przyjechał tam do tego Krakowa. To w ogóle była wyprawa ciężka, jeszcze w takim czasie, gdzie on musiał jakieś przepustki pozałatwiać. I wówczas jadąc na północ, no to tak, radio było włączone, więc z tego co pamiętam, to leciały tylko jakaś taka poważna muzyka i jakieś komunikaty, takie wiadomości bardzo okrojone w formie komunikatów. Rogatki co kawałek, jakieś te takie na drogach stojące zapory, że trzeba było to objeżdżać. I wówczas usłyszałem, że w Warszawie został zastrzelony podczas próby rozbrojenia milicjant sierżant Karos. Taka była podawana informacja i to w każdym tamtym wydaniu tych wiadomości było powtarzane. A u mnie ta informacja wzbudziła, bym wręcz powiedział, taką euforię, tak? Wreszcie ktoś się im przeciwstawił, że o, zbroją się, Polacy się zbroją, tak? Będziemy zaraz walczyć z nimi. No, ja to tak odbierałem. Nie dzieliłem się tymi swoimi myślami z ojcem. Praktycznie nie rozmawialiśmy całą drogę. Po przyjeździe do Gdyni miałem obowiązek, sąd jak mi dał ten wyrok w zawieszeniu, to dał mi również obowiązek podjęcia pracy, tam słuchania rodziców, tam jakieś tego typu
było jakieś tam w tym orzeczeniu rozszerzenie w tym uzasadnieniu wyroku, luty 82, no to miałem 19 lat i już zacząłem 20. Więc to takie trochę śmieszne było, tak, że mam słuchać rodziców. Mhm. I praktycznie od pierwszego dnia, jak wróciliśmy do domu, to spędzałem w domu tylko noce. Mhm. A tak to od rana byłem, gdzie tylko coś się w mieście działo, no to tam byłem. Szukałem tych, co tą broń zbierają. No mi się wydawało, że no to ja też chcę być tym rewolucjonistą, bo to, co wspomniałeś wcześniej, że te pierwsze dni po wprowadzeniu stanu wojennego, jak zwozili tych ludzi, to pewnie chcieli zastraszyć, a to wywołało wręcz odwrotną reakcję. To był chęć zemsty, chęć normalnie, ja bym powiedział, takie krwiożercze wręcz odruchy, tak? Że trzeba z nimi zrobić porządek. Jak oni tak robią, no to trzeba, mówię, oni, w sensie władza. Mocno mnie zaintrygowała ta podróż z twoim ojcem z Bielska-Białej do Gdańska i ta nie ma rozmowa. Powiedziałeś, że słuchaliście komunikatów i prawie nie rozmawialiście. Pewnie ty chciałeś coś ojcu powiedzieć, coś ojciec pewnie tobie chciał powiedzieć. No to jest chyba naturalny odruch, że ojciec jedzie po syna, ale z drugiej strony musiał sobie zdawać sprawę, że jeżeli pojedzie po ciebie, to pewnie jego kariera oficerska się automatycznie skończy, chyba żeby się skundlił do końca. I wziął czynny udział w pacyfikowaniu takich ludzi jak ty. Być może wtedy zapłacił za swój stopień oficerski i został podoficerem już do końca życia. Rozmawialiście na ten temat? No faktem tak było. Został zmuszony do odejścia na wcześniejszą emeryturę, to on uciekł na rentę. Tam zdrowie mu trochę szwankowało, no i jakby jeszcze oprócz tego no, trochę się tam postarał, pochodził wkoło tego, ale dostał ultimatum, tak, że albo się zwolni, albo go zwolnią. Ale to było parę lat później. No właśnie, ale to jest taki, tak mi się wydaje, że pewnie powinniśmy szukać wśród takich osób takich niemych bohaterów, bo rzeczywiście i w ówczesnej milicji, i w ówczesnym wojsku, i w ówczesnych władzach partyjnych byli ludzie, którzy słuchali wolnej Europy, byli ludzie, którzy nie mogli jawnie wystąpić, bo dla nich to groziło ogromnymi wyrokami i pewnie samobójstwem w piątek, jak to się ostatnio bardzo często dzieje. I nawet jeśli czynnie się nie włączali tak jak ty, to pewnie o nich gdzieś tam w sercach powinniśmy pamiętać. Tworzenie organizacji. Jak do tego dojrzałaś? Jak zacząłeś tworzyć tą organizację tutaj w Trójmieście? No to jeszcze się cofniemy na moment do 82 roku, bo w 82 w lutym mnie zwolnili z tego aresztu. W ciągu kilku miesięcy doszedłem do wniosku, że no nie znajdę tego, czego szukam. Owszem, brałem udział w manifestacjach, poznałem młodych chłopaków podobnych do mnie, którzy latali z ulotkami, rzucali kamieniami. Nawet później drukowaliśmy już na jakichś tam prostych sitach. Natomiast o oporze czynnym nie było w ogóle mowy. Było wręcz no, nawiązywanie do Gandhiego, tak, nadstaw drugi policzek, co mnie absolutnie, mnie to wręcz mierziło. Tak, jak tu można nadstawić drugi policzek? I w sierpniu z jednym z poznanych na manifestacji chłopaków no umówiliśmy się, że pojedziemy razem do Afganistanu. Zatrudniliśmy się specjalnie w porcie w Gdyni. Już z tym wyrokiem. W każdym razie dostaliśmy się na statek, wypłynęliśmy, zostaliśmy na pełnym morzu wykryci. Statek wycofał się na redę w Świnoujściu, gdzie już byliśmy przekonani, że praktycznie jesteśmy już poza zasięgiem władz polskich. Zostaliśmy aresztowani, bo tym pierwszym razem ja się nie przyznałem, po co ja wyjeżdżałem. Powiedziałem, że ja po prostu, no tak, byłem głupi, młody, no chciałem na zachód i tyle. Natomiast tutaj, no mimo tego, że chciałem, czy moja linia obrony była bardzo podobna, no to kolega powiedział, że chcieliśmy strzelać do Rosjan w Afganistanie. Wtedy dostałem pierwszym razem półtora roku w zawieszeniu. Tam na, nie wiem, 2 czy 3 lata to nie miało znaczenia. Natomiast tutaj sędzia w sądzie marynarki wojennej, bo tak jak mnie zatrzymali, to był sierpień 82, czyli ścisły stan wojenny, był tryb doraźny, powiedziano mi, że najmniejszy wyrok 5 lat, w związku z tym, że pracowałem w porcie, który był zakładem zmilitaryzowanym, więc uznali moją nieobecność w pracy za dezercję i miałem artykuł 304 paragraf 3, czyli dezercja z zamiarem nielegalnego przekroczenia granicy, tam w celu zaszkodzenia coś, tam z tej części wojskowej.
Na szczęście przeciągnęła się całe to postępowanie, bo tak nas ze Szczecina musieli przewieźć do Wejherowa, do aresztu, stąd. A w międzyczasie no, działy się różne rzeczy w Polsce, tak, władza była zajęta, więc jakoś, mimo że to miało się wszystko toczyć szybko, przeciągnęło się do lutego 83 i wówczas zapadł dopiero wyrok. I już w związku z zawieszeniem stanu wojennego tryb doraźny został anulowany. I mogłem dostać niższy niż te pieniądze. Mogłem dostać normalnie z kodeksu, to tam było chyba od roku czy od dwóch. No i dali mi 2 lata, ale odwiesili jednocześnie na sali. Stąd powiedział, że on mi daje 2 lata, bo ma świadomość, że odwiesza mi te 1,5, które mam wcześniej, czyli łącznie mam 3,5 roku. I to był ten czas, gdzie władza praktycznie co roku jakąś abolicję stosowała, jakieś takie złagodzenia, żeby tych wyłapanych ludzi, bo więzienia były przepełnione, żeby w jakiś sposób ich pousuwać z więzień, więc w zasadzie warunkowe zwolnienie dostawał każdy, kto no, czegoś tam specjalnie złego już w samym więzieniu nie zrobił. Tak? Więc wyszedłem po roku i 8 miesiącach pełnego więzienia. To był 84 rok. Rok i 8 miesięcy to dla młodego człowieka to była wieczność. Natomiast w ciągu tej wieczności, w początkowym okresie, no to poznałem najróżniejszych ekstremistów z Solidarności. Tym bardziej się ładowałem, tym bardziej byłem nakręcony. No, nie poczuwałem się do winy. Ja po prostu uważałem, że jestem niewinnie przetrzymywany, że nie ma podstaw, nie mają prawa, tak? Byłem zbuntowany. Nie to, że mnie ten wyrok w jakiś sposób spacyfikował, tylko jeszcze mnie nakręcał. Im bliżej było tego opuszczenia więzienia, to ja tym bardziej byłem nakręcony. Jak ja wyjdę, to ja wam dopiero pokażę. Ja się na was zemszczę. To było w tych kategoriach, tak? No i tak jak wspomniałeś, w 84 roku miałem 22 lata. Opuściłem więzienie. No i oczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to poszedłem na pierwszą mszę za ojczyznę w kościele świętej Brygidy, później do księdza Jastaka chodziłem, więc dlaczego do kościoła? Dlatego, że tam były miejsca, gdzie się spotykała ta niepokorna młodzież, no ludzie, którzy szukali jakiegoś miejsca takiego w miarę swobodnego, gdzie mogli się wypowiedzieć bez obawy, że ktoś im zaraz coś złego zrobi. No i nie ukrywam też, no szukałem kontaktów, tak? No chciałem coś robić. Cały czas mi te myśli chodziły po głowie, że trzeba z komunistami zrobić porządek. No i tak nie udało mi się wyjechać do Afganistanu, no to będę strzelał tutaj, tak? No ale nie bardzo było z kim. I jak trafiła do mnie ulotka właśnie Solidarności Walczącej, to ten tytuł Solidarność Walcząca to było dla mnie coś takiego, co mnie zelektryzowało, tak? O, jest ktoś wreszcie.